Kogo autograf czekaj całe życie? Kobiego Bryanta. I doczekałeś się czy jeszcze nie? Nie, ale obaj jeszcze żyjemy, tak jest czas. Drugie studio już pomeczowe, Szamotuły, Amika Cup 2017. Dzisiaj do naszego fantastycznego, krakowskiego, treflowskiego, proksimowskiego studia zawitały oto te piękne siostrzyczki, Justyna i Martyna Eł. Dzisiaj humory troszkę gorsze, ale nie aż tak bardzo. Przegrywamy z drużyną z Drezna 1-3, ale mecz był fajny i sobie o nim troszkę dzisiaj porozmawiamy. Ale zacznijmy od tego, że dzisiaj na meczu... Specjalni goście zawitali tutaj do Szamotu, prawda? Prawda, nasi rodzice przyjechali i wzięli ze sobą nasze psy. No to, znaczy bardzo fajnie, bo my jesteśmy z Gdańska do Krakowa jest bardzo daleko i fajnie było ich spotkać razem z psami. Tak na chwilę tylko przyjechali, czy gdzieś idziecie później jutro albo wczoraj gdzieś byliście? Nie, tylko na chwilę, tylko na dziś przyjechali. A za psem się stęskiłaś, Martyna? Bo widziałem, że w trakcie meczu pies nie mógł się doczekać. Tak wyrywał się do ciebie, wyrywał. I jak później ostatni gwizdek, to jak go spuścili ze smyczy, to pierwszą rzecz to od razu do Martynki poprół. Tak, bardzo się za nim stęskiłam. Nie ma nas tyle w domu, ile powinnyśmy być. Nie byłoby w stanie wychodzić z nimi aż tak często, jak powinny wychodzić. Dlatego zostały z rodzicami. Po prostu będzie im tam lepiej. Ale pieski przyjechały, uwierzcie, były tak szczęśliwe, że nigdy tak szczęśliwych psów jeszcze nie widziałem. Byli goście specjalni, a mecz wyglądał, jak wyglądał według was mecz? No to wyglądało tak, że zespół z Drezna dysponował bardzo dobrą zagrywką i naprawdę my nie mogłyśmy grać, cały czas graliśmy na wysokiej piłce, ja nie mogłam dziewczyn jakby odciążyć, chociażby minimalnie zmylić przeciwnika, tak? Dziewczyny cały czas grały na podwójnym, czasami na potrójnym bloku. No, zespół z Drezna był bardzo dobrze przygotowany i taktycznie, i technicznie. Widać, że grają ze sobą już jakiś czas, że są bardzo, no, uzupełniają się dziewczyny tam nawzajem. I naprawdę był to bardzo ciężki przeciwnik. Martyna, teraz czas na ciebie. Zdecydowanie się zgadzam z Justyną. Nie wiem, co jeszcze można dodać. Rzeczowa analiza starszej siostry. Właśnie. Justyna, dzisiaj przeciwko sobie mogłaś grać z dziewczynami, które są bardzo wysokie, bardzo skoczne. Ciężko się gra z takimi rywalkami, bo nie pamiętam dokładnie, ale Sasza Planisecz, chyba coś takiego, ta Słowenka, no to w bloku jak skacze, to mam wrażenie, że połowa ciała jest nad siatką. No tak, bardzo skoczna dziewczyna. Znaczy, to też... Wzrost nic nie da, jak się dobrze technicznym nie jest ustawionym. No dziewczyny z Drezna były dobrze technicznie ustawione i wykorzystywały swoje po prostu parametry i to, co miały jakby w zanadrzu. Ale w czwartym secie było blisko do tiebreaka i
Czego mogło zabraknąć, czego brakło według Martyny Eł? Według mnie konsekwencji w założeniach zabrakło, zdecydowanie. I to głównie się przełożyło na to, że przegrałyśmy tego seta. A grałyście kiedyś, bo dzisiaj oprócz tego, że znamienici goście zawitali oglądać wasze poczynania, inną rzeczą dość nietypową i specyficzną było to, że w trakcie meczu zgasło światło. Czy grałyście kiedyś w takim meczu, gdzie w trakcie grania kilka lamp zgasło i było kuku? Meczu sobie nie przypominam, ale na Ergo Arenie to tak w miarę systematycznie nawet tam światło zgasło, bo tam niestety jest ustawiony nie na włącznik światło, tylko na czas. Już jest z góry założone, od kiedy do kiedy się zaczyna. Jak po prostu trener jakiś chciał przedłużyć, czy potrenować odrobinę dłużej, a to nie było skonsultowane z salą, no to niestety światło gasło i się nic z tym nie dało zrobić. I wtedy się kończył trening, wszystkie zawodniczki się cieszyły, a trenerzy narzekali i płakali, że nie mogą zrobić jeszcze jednego ćwiczenia. Martyna, ty grałaś gdzieś w takim meczu, czy też tylko i wyłącznie wspomnienia z Ergo Areną? Też tylko wspomnienia z Ergo Areną i jeszcze raz nawet na treningu, w środku treningu zgasło nam światło, ale to z powodu burzy, która przechodziła akurat wtedy koło Gdańska. Jutro ostatni mecz turnieju z Impelem. Takie turnieje to jest rzecz chyba bardzo męcząca, bo i trening, i mecz, i meeting tej siatkówki jest naprawdę dużo. No oczywiście, na pewno poniedziałek mamy cały wolny i się cieszymy z tego, ale no, takie turnieje też są potrzebne, bo trzeba się przyzwyczaić, trzeba jakby znieść te wszystkie obciążenia, co będą, bo to jednak nie tylko gramy, tylko też trenujemy w ciągu tygodnia, tylko na weekendy się gra mecze ligowe, więc to jest bardzo potrzebne, żeby cały czas mieć to obciążenie, cały czas być skupionym i zmieniać właśnie te założenia taktyczne, być elastycznym. Chyba właśnie o to chodzi w turniejach głównie. Na pewno, aczkolwiek jeżeli wchodzimy na boisko, to o tym zapominamy i dajemy z siebie zawsze wszystko. Młode dziewczyny mogą grać i grać i grać i grać. Dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się, no jutro możemy się nie zobaczyć, ale zobaczymy się za niedługo. Justyna, Martyna. Dzisiaj przegrywamy z Dreznem 1-3, jutro damy z siebie wszystko po prostu. Tak. Damy z siebie wszystko, a co się stanie na parkiecie, to zobaczycie. Dziękujemy, ciao!